Witam, tu Mój 2, a dzisiaj postaram się krótko omówić grupę Ligi Mistrzów i może wytypować, kto awansuje z nich. Wiemy trochę późno, ale no cóż, no wcześniej były inne filmy, no to teraz ten się pojawi w końcu. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę do góry, jeśli chcecie zostawić na dużej subskrypcji, bo mamy 53 subskrypcje, cel 100 subów jest zatem realny do końca roku, ale nie bez Waszej pomocy. Natomiast my zaraz przejdziemy do grup, tylko wspomnę, że mamy absolutnego absolutnego Beniaminka na swój sposób, no wiadomo, to nie są ligi. No, pierwszy raz w historii w Lidze Mistrzów zagra Sheriff Tiraspol. Ten sam Sheriff Tiraspol, który przed paroma laty, przed dwoma albo trzema, już nie pamiętam, wyeliminował Legię Warszawa, więc no, teraz im się udało wejść do Ligi Mistrzów. Więc no, przechodzimy do grup. Grupa A, która dla mnie jest w tym momencie grupą śmierci. Oczywiście grupa B też nie jest łatwa, ale chyba grupa A jest silniejsza. City, PSG, Lipsk i Klub Brugge. Klub Brugge to jest w ogóle, tutaj chyba będzie zjedzony przez wszystkich. I cóż, w teorii no PSG z Lipskiem zmierzą się znowu. Zmierzyli się przed rokiem w grupie, jeszcze gdzie był Manchester United i Besiktas. A tutaj mamy zamiast United mamy City, a zamiast Besiktasu mamy Klub Brugge. No i co by tu dużo powiedzieć? Jak typuje tą grupę konkretnie, tak jak jest teraz de facto. City, PSG, Lipsk i Brugge. Czy PSG przez... No może to kogoś zdziwić, że stawiam PSG na drugim miejscu tutaj, ale coś mnie nie przekonuje aż tak ten projekt. Według mnie, no fajnie, jest w PSG Varane. Jest dwóch świetnych bramkarzy. Ashraf Hakimi na prawą obronę. Kimpembe albo Marquinhos i Bernat na lewej obronie. Naprawdę? Bernat? W takiej ekipie Bernat jest na lewej obronie? Mogli już jakiegoś, nie wiem, Mendiego ściągnąć z Realu. Boże, to był w ogóle łomatko. No ale cóż, no według mnie PSG ma ciut za sobą obronę, żeby dać sobie radę z City, chociaż może nadrobią to atakiem i może po prostu przelicza się i PSG przeskoczy City w tej grupie. PSG będzie byłoby wtedy pierwsze, City drugie. No Lipsk mógłby niby coś zrobić w tej grupie, ale się nie spodziewam, a Klub Brugge to cudem mnie kurwie przynajmniej dwa punkty. Grupa B. Atletico, Liverpool, Porto i Milan. Milan po długiej przerwie wraca do Ligi Mistrzów. Natomiast przede wszystkim rewanż za sezon 19-20, czyli Atletico i Liverpool. Również wpadła nam tutaj rewelacja z zeszłej rozgrywek, czyli Porto, co nam dokłada bardzo ciekawą grupę. Czy Milan jest aż tak silny, by pokonać i Liverpool, i Atletico? Moim zdaniem nie. Ale tak, kto nie wyjdzie z tej grupy, to no oczywiście będzie gorycz porażki. Rozgoryczeni będą wszyscy w tej drużynie i kibice. Ale nie będzie aż takiego dużego wstydu niż odpadnięcie Manchester United z Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, gdzie na wyciągnięcie ręki mieli awans. Tutaj... Dobra, z bólem powiem, że Liverpool pierwszy, Atletico drugie, Milan trzeci i Porto czwarte. Atletico gra defensywnie i to mocno, pragmatycznie również, co widać już w meczach, które się odbyły. No oczywiście jestem przed meczem zarówno z ostatniego sierpniowego, jak i pierwszego wrześniowego, więc jeszcze nie znam tych wyników, ale pierwsze kolejki no to takie dowożenie wyniku. Liverpool, no to Liverpool z jednej strony, ale z drugiej strony to Liverpool, więc
więc ten. Więc nie jestem jakoś przekonany. No, nigdy nie będę do nich przekonany. Milan dla mnie jeszcze za słaby na awans. A Porto, no to tutaj jest najsłabsze, nie oszukujmy się. Grupa C, czyli Sporting, Borussia Dortmund, Ajax i Besiktas. No, powiedziawszy szczerze, to jest najbardziej, to również jest wyrównana grupa. Tutaj w ogóle, żeby ktoś wiedział, Sporting był losowany jako drużyna z pierwszego koszyka na Mistrzostwo Portugalii. Więc... no, ale nadal według mnie Borussia tutaj jest pewniaczki, niby pewniakiem do awansu. I, no i szczerze, tak między Sportingiem a Ajaxem. Sporting w poprzednim sezonie w ogóle nie grał w Lidze Mistrzów. Skończył ligę dopiero na czwartym miejscu. Tym 20-21 zdobył mistrzostwo, więc jest już w Lidze Mistrzów Sportu. I to jeszcze z pierwszego koszyka był losowany. I powiedziawszy szczerze, mógł trafić lepiej w tej grupie z trzeciego koszyka, a trafił na Ajax, z którym będzie rywalizacja. No, żeby nie było, dla mnie Borussia Dortmund jest pierwszy, a Besiktas też czwarty. A czy Sporting czy Ajax? Ajax, jednak Ajax, bo ja jestem bardziej przekonany do Ajaxu, do tego, jak potrafili wygrywać z silniejszymi, więc mam nadzieję, że wygrałem też z równym sobie. Dla mnie Sporting i Ajax na względnie równym poziomie. Grupa D. Inter, Real, Szachtar i Sheriff. Nie przypomina wam to czegoś? Na przykład z zeszłorocznej edycji? Oczywiście oprócz drużyny z Mołdawii, która jest absolutnym Beniaminkiem, no absolutnym debiutantem na poziomie fazy grupowej. W zeszłym roku zamiast Sheriffa była Gladbach, Borussia Gladbach. Obecnie Borussia Mönchengladbach nawet nie gra w europejskiej pucharze, więc tak. Natomiast cóż, Inter zdobył mistrzostwo, Real nie zdobył mistrzostwa, bo zdobył je Atletico przecież. I no i Szachtar, no nie oszukujmy się, Sheriff to jest tutaj na pożarcie jeszcze bardziej niż Club Brugge w grupie A. I szczerze, po tym, co zrobił z sobą Real Madryt w tym okienku transferowym, jestem w stanie stwierdzić, że ta tabela, jak teraz tak wygląda, to ona tak zostanie. Czyli Inter, Real, Szachtar i Sheriff. Bo no, Inter stracił Lukaku. Okej. Ale Real stracił całą prawie defensywę. Stracił cały środek obrony. Więc chyba nie muszę tego komentować. A jeszcze jak wypadnie jakiś dodatkowy środkowy obrońca, jak wypadnie środkowy obrońca, jakiś wypadnie ten Courtois, wypadnie któryś ze środka pola, wypadnie Benzema. Oj, to aż strach pomyśleć, co się stanie. Szachtar nie da rady według mnie, żeby ten. No i grupa E. Moja grupa, można powiedzieć, no bo wiadomo, jestem za Bayernem. Bayern, Barcelona, Benfica i Dynamo Kijów. Ciekawa grupa, nie ukrywam, ale powiedziawszy szczerze, gdyby na przykład z grupy, z trzeciego koszyka wypadła taka Atalanta, która jest grupę niżej, byłbym w stanie postawić Atalantę na drugim miejscu wtedy i Barcelona na trzecim. Ale ze względu na to, że to jest Benfica, raczej jestem skłonny postawić Barcelonę na drugim miejscu. No Bayern tu jest niekwestionowanym liderem, bo nie oszukujmy się, Barcelona jest w kryzysie. Mimo, że może wygra coś tam w lidze, ale Barcelona od porażki z Bayernem 2-8, a nawet wcześniej, już to 2-8 to było tylko dobicie Barcelony w sezonie 19-20, a właśnie od sezonu 19-20 Barcelona się sypie, a teraz jeszcze odszedł Messi. Dobra, przyszedł Aguero, przyszedł Depay, którzy nie mogą być zarejestrowani. W sensie, no dobra, zostali zarejestrowani w końcu. Ale Aguero ma kontuzję, przynajmniej do chyba listopada, albo nawet do grudnia. Więc jego nawet nie muszę liczyć. Także no tutaj Bayern jest niekwestionowanym liderem. Barcelona, no dobra, da radę to uciłać to drugie miejsce. I powiedziawszy szczerze, Benfica i Dynamo to jest ciekawy pojedynek. Ale raczej Benfica, według mnie. Czyli tak, jak jest obecnie ustawione. Grupa F, powiedziawszy szczerze, gdyby nie Atalanta, to Manchester United tu miał bardzo łatwe zadanie. Gdyby nie fakt,
że jest to rewanż za finał Ligi Europy z poprzedniego sezonu. To teraz w sumie dopiero się zorientowałem. Więc Villarreal, United, Atalanta i Young Boys Berno. Young Boys, no raczej czwarte miejsce, mimo że są silną drużyną, nie ma co, tak jak Dynamo Kijów w grupie E, ale nadal zasłoną, żeby pognać trójkę. Ten. I jak dla mnie United i Atalanta do dalszej fazy, a Villarreal na trzecim miejscu. United pierwsze, Atalanta drugie, Villarreal trzecie i Young Boysi na czwartym miejscu. Atalanta myślę, że jest w stanie nadal prezentować swój poziom, który prezentuje od paru lat. United no to wzmocniło się wystarczająco, by awansować dalej z pierwszego miejsca. Napad jest tam srogi. Grupa G, przedostatnia. Lille, Sevilla, Red Bull, Salzburg i Wolfsburg. Sam fakt, że Wolfsburg był losowany z czwartego koszyka, tak jak Milan, jest bardzo interesujący. Zważywszy na to, jakim poziomem dysponuje Wolfsburg, a na to, że z trzeciego była losowana drużyna z Austrii. Sama grupa raczej pod Sevillę. No nie oszukujmy się, tutaj Sevilla musi wygrać grupę. Sevilla, Lille, Wolfsburg i Salzburg. Tak dla mnie się to szykuje. Może nawet Wolfsburg. No Wolfsburg i Lille będą walczyć według mnie o drugie miejsce. Przegrane, no zagrał na trzecim. A Salzburg, no może coś... Może coś pokaże, tak jak w zeszłym sezonie, ale nie spodziewam się dużo. I grupa H. Chelsea, Juve, Zenit i Malmö. Chelsea jest tu absolutnym faworytem. To jest jak... To nawet to, że jest Juventus, to tak naprawdę Chelsea nic nie robi, tak szczerze. Tak naprawdę prawie nic nie robi. Chelsea jest tu absolutnym faworytem do awansu. No na drugim Juve, na trzecim Zenit, na czwartym Malmö. Czyli tak w sumie jak mamy obecnie. Więc tak, no, takie jest moje predykcje na fazę grupową. Ciekaw jestem, jakie będą, kto wyjdzie, ile trafię drużyn. To jest w ogóle ciekawy przepis, ten szósty. No bo w ogóle śmieszna sprawa, ale Portugalia prześcignęła Francję pod względem rankingu UEFA. Jak można zobaczyć, tyle samo drużyn jest z Portugalii, co z... Tyle samo. Jest Sporting, jest Port... Trzy są drużyny, bo jest jeszcze gdzieś Benfica. No właśnie. Trzy drużyny są z Portugalii, a dwie z Francji, dwie z Ukrainy. Więc tyle samo drużyn, co Francja ma Ukraina. Nie wiem, co się stało z Holandią. Nie wiem, kto był drugi w Holandii, więc no. Ale dobra, nie śmiejmy się już z Francuzów, bo już wystarczająco tam się dzieje. Clermont będące w top 4, a Lille i Monaco grzebiące się ledwo z dwoma, każdy ma mniej niż dwa punkty. Nie, chociaż Lisk mogło coś wygrać. Lisk, Boże, LOL, Lille, OSC, LOSK, co ja w ogóle powiedziałem? Nie wiem, dobra, widać, że już coś źle się dzieje. Dobra. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.